Nie ma co liczyć na to, że w najbliższym czasie ceny mieszkań spadną. Przekonują, jak zawsze, deweloperzy. Co w takim razie może wydarzyć się na rynku mieszkaniowym w najbliższym czasie? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywa się w Katowicach. Paweł Jędrusik. Posiadanie dziś własnego mieszkania wiąże się najczęściej z długoletnią spłatą kredytu i ogromnym wydatkiem. Dlatego wiele osób decyduje się na mieszkania o małej powierzchni, które często są droższe w przeliczeniu na metr kwadratowy niż te większe. Ja osobiście jestem zwolennikiem do tego, żeby przede wszystkim uprościć przepisy, głównie w zakresie miejsc parkingowych, które powodują, że te mniejsze mieszkania, no nie przesadzajmy z 14 czy 13 metrami kwadratowymi, ale takie mieszkanie 22, 23 czy 25 metrów, no to konieczność wybudowania do niego miejsca parkingowego, które ma powierzchnię około 30 metrów kwadratowych z dojazdami do tego miejsca, powoduje, że takie mieszkanie jest dużo droższe. Odpowiedzią na problemy z kupnem mieszkania miał być m.in. kredyt 2% dla osób, które nie mają jeszcze swojej nieruchomości. Zdaniem ekspertów tego typu programy nie są dobrym rozwiązaniem, bo tylko windują ceny nieruchomości. Naszym zdaniem zdecydowanie można te pieniądze lepiej wykorzystać. To zresztą chyba nie tylko z mojej strony padała ta uwaga, że to są instrumenty niestety, które bardzo, no to jest gaszenie pożarów benzyną, krótko mówiąc, tak, bo już na przykładzie tego kredytu 2% widzieliśmy, jaki on miał wpływ po prostu na wzrost cen. Eksperci wskazują, że rządowe pieniądze na dofinansowanie kredytów można było wydać na mieszkania komunalne albo TBS-y. Jednak same miasta nie kwapią się do budowy dużej liczby mieszkań na wynajem. Jak wskazuje wiceprezydent Katowic, problemem są pieniądze. Liczyłbym na to, że będą trwale określone zasady dofinansowania tego typu budownictwa. Mówię o budownictwie komunalnym. W innym wypadku będzie to absolutnie nieopłacalne i niemożliwe do ulokowania na rynku dla tych klientów. Ci, którzy na mieszkanie komunalne nie mają szans, muszą szukać lokalu na rynku wtórnym lub u deweloperów. Ci ostatni jak zwykle przekonują, że nie ma co liczyć na spadek cen. Wydaje mi się, że dzisiaj patrząc na makroekonomię, na inflację, na to, że będą fundusze europejskie, które na pewno będą miały wpływ na rynek pracy również wśród firm budowlanych, obawiam się, że raczej nie ma szans na obniżkę cen. Co ciekawe, mimo że z danych demograficznych wynika, że w większości miast ubywa mieszkańców, to zapotrzebowanie na mieszkania cały czas jest duże.